dzień dobry, jestem Ewelina Lekka i witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o farbach kredowych, czyli idealnym rozwiązaniu dla osób, które samodzielnie chcą wyremontować stary mebel, ale nie chcesz zdzierać się im starej powłoki. Oglądajcie! Idealnie nadają się do stylizacji mebli. Jak sama nazwa wskazuje, w składzie mają kredę. Podkreślam kredę, bo w dzisiejszych czasach w sklepach jest bardzo dużo produktów różnych producentów, które na opakowaniu mają podpisane chalk paint, czyli farba kredowa, a w składzie jednak tej kredy nie ma. I pomimo tego, że produkt jest również gęsty i krejący, to efekt końcowy jednak nie jest taki sam jak w przypadku farby kredowej. Producenci farb bardzo często nadużywają tego słowa, co może być mylące, dlatego uważajcie na to przy wyborze farby. Historia prawdziwej farby kredowej zaczyna się już w XIV-wiecznej Italii, gdzie tworzono mieszanki błota, kredy, wody, naturalnych pigmentów w różnych proporcjach. Farbę tą wykorzystywano przy tworzeniu malowideł ściennych, fresków i na przykład Michał Anioł używał farby kredowej przy tworzeniu swoich fresków. Oryginalne stare receptury odkryte zostały na nowo, dodano do nich kilka składników, których nie było w XIV wieku, wzmocniono jej właściwości i zachwycają swoją konsystencją, gęstością użytkowników na całym świecie. Prawdziwe, organiczne farby kredowe zawierają w swoim składzie minimum 35% kredy. Dodatkowo są wodorozcieńczalne, dzięki czemu nie musimy dokupywać żadnych dodatkowych środków do rozcieńczenia tej farby i w swoim składzie zawierają również naturalne pigmenty. Farba ta została stworzona z myślą o malowaniu mebli i ścian. Dzięki dużej zawartości kredy w składzie jest bardzo gęsta, taka kremowa w konsystencji, dzięki czemu jest mocno kryjąca. Co najfajniejsze w tych farbach? Nie trzeba kompletnie przygotowywać powierzchni pod malowanie, co jest dobrym rozwiązaniem dla leniwych. Nie musimy zdzierać, szlifować powierzchni, chyba że powierzchnia jest prawie szklana, bardzo, bardzo gładka. Wtedy można ewentualnie delikatnie zmatowić. Wystarczy oczyścić mebel z pozostałości kurzu, tłuszczu i możemy zacząć malowanie. Kredowa jest bardzo gęsta w konsystencji. W zależności jak chcemy wykończyć nasz mebel, musimy wziąć pod uwagę jego gęstość. W przypadku, kiedy chcemy pomalować mebel przy użyciu struktury i chcemy, aby dukt pędzla był widoczny, wtedy nie robimy nic z farbą, korzystamy po prostu z tej gęstości, która oferowana jest przez producenta. Używamy jakiegoś chrupowatego, twardego pędzla i malujemy w różne strony. Ale co jeżeli chcemy wymalować mebel na gładko? Wtedy należy delikatnie rozcieńczyć farbę i malować mebel gładkimi, delikatnymi warstwami. Ważne, aby farba sama się poziomowała. Przy użyciu farb kredowych pędzel odgrywa bardzo ważną rolę, o ile nie najważniejszą. W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, to stosujemy taki pędzel. Jeżeli chcemy uzyskać fakturę, używamy najlepiej okrągłego pędzla z okrągłą główką o twardym włosiu. Natomiast jeżeli chcemy wykończyć mebel na gładko, używamy płaskiego pędzla, najlepiej syntetycznego, który ma tą końcówkę, taką rozpraszającą farbę, aby ten ruch pędzla nie był widoczny.
Pomimo tego, że jest cała masa zwolenników, jak i przeciwników malowania mebli farbą kryjącą w odcieniu, który nie jest zgodny z oryginałem, to przecież nikt nikomu nie zabroni stworzenia mebla taki, jak mu się namarzył, do własnego domu. Ja pomimo tego, że jestem zwolenniczką renowacji mebli zgodnie z techniką, tak w przypadku krzeseł czy mebli, które nie mają dużej wartości rynkowej, uważam, że to wcale nie jest nic negatywnego. Ta technika sprawdza się świetnie, szczególnie jeżeli chcemy odnowić mebel sami i nie mamy czasu na to, żeby zdzierać starą powłokę, zdzierać stare warstwy mebla, nie chcemy wydawać fortuny na dodatkową chemię, która ułatwi nam zdzieranie starej powłoki, więc tutaj wystarczy zakupić pędzel, farbę kredową i wosk, którym musimy wykończyć powierzchnię. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda użycie farby kredowej w praktyce, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też zostawić kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało, i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!